Wilcza Góra. A tam w dali Stawska Góra. Rezerwat jest na Czubatce. Po lewej stronie ta wyższa zielona. To Łysa Góra. Tam nasz cel. To porośnięte wzgórze po lewej. Czubatka. Pierwszej prowadzono z niej ostrzał artyleryjski w tamtym kierunku, gdzie ukopane były oddziały rosyjskie. I znów Dziewicza Góra. Tam mniej więcej na wprost jest amfiteatr za lasem w Kumowej Dolinie. Tam, za tymi zabudowaniami, gdzieś w polu, była kiedyś stara karczma. Nie pamiętam, kiedy znikła, ale być może pod koniec XIX lub w początkach XX wieku. A tu jest Parypse. Jak widać na tablicy. Dawniej sądzono też, że to właśnie na tym wzgórzu było grodzisko w Chorodyszczu. Ale jak wykazały badania, znajdowało się ono tam dalej, na północ, niedaleko Garki. I niewiele zostało po nim śladu. Właściwie to zostało zniszczone.
Tam na szczycie, jeśli dobrze kojarzę, jest punkt triangulacyjny. Teraz widzimy Wysą Górę. Czubatka jest skryta za drzewami, chociaż trochę wystaje. A to jest pewnie jakiś dopływ Garki. Ten rów tutaj po lewej. Po lewej widać też zabudowania stałe. Gdzieś przed nami znajduje się spory zbiornik wodny, który powstał niedawno. Być może tam, gdzie stoją te auta. Droga nad staw z przybocznymi wierzbami. Teraz rezerwat jest widoczny dużo lepiej. Mam to zielone pasmo na szczycie, wzgórza w centrum. A tu jest zbiornik wodny w stawie. I oto Czubatka, całkiem blisko. Nie wiem, czy ten maleńki szczycik po prawej też ma jakąś nazwę, ale również jest całkiem fajny. Rezerwat. A teraz posłuchamy skowronka. Tam dalej są też maki. No i dotarliśmy. Warto było chyba dla samych widoczków.
Wszędzie kreda. A tam droga wiedzie do Łysej Góry. Rosną na samym skraju. A to pewnie wisienka karpowata. Bliżej widać małe owocki. Dość wysokie porosły. Ostatnim razem byłem tu kilkanaście lat temu. Już niemal las. Łysa Góra. Tam to się raczej nie dostaniemy, trzeba było iść przez pole. Łysa Góra. Wątpię, że odbywały się takie sabaty. Tam daleko na horyzoncie cementownia Chełm. Teraz w centrum na horyzoncie mamy Górkę Chełmską z bazyliką. Teraz z kolei w centrum ta wyniosłość z drzewami to Dziewicza Góra. I widzimy zbiornik. Lasu Góry bodajże. Oto rezerwat. Stawska Góra to florystyczny rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Chełm. Położony na szczycie góry Czubatki. Ta Łysa Góra ma prawie 240 metrów. Powierzchnia rezerwatu to 4 hektary. Utworzony został w 1956. Dla zachowania dla celów naukowych naturalnego zbiorowiska roślinności stepowej. Chodzi o murawek serotermiczne. Na jego terenie występuje 210 gatunków roślin. Około 30 to gatunki rzadkie. 6 objętych jest ochroną ścisłą. Ochroną objęte są m.in. 9 sił popłocholistny i bezłodygowy, miłek wiosenny, zawilec wielkokwiatowy, aster gawędka, orlik pospolity, wiśnia karłowata, którą widzieliśmy wcześniej, dochodząca do 1,3 metra, tak podają, ale tamta była większa. Goryczka krzyżowa. Spotkać można też kruszynę pospolitą, pierwiosnkę lekarską, obuwik pospolity i starzec cienisty. Wiśnia karłowata, 9 sił popłocholistny i starzec cienisty. Należą do gatunków zagrożonych wyginięciem i wpisane zostały do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin. Dziewięciu występuje jeszcze tylko w 3 miejscach w Polsce, zakwita raz w ciągu życia, po 15 latach i potem ginie. W 1994 na terenie rezerwatu stwierdzono obecność około 1700 okazów. Starzec cienisty w okolicach Chełma dochodzi do 180 cm.
z płazów występujących na terenie rezerwatu podać można ropuchę, paskówkę. Teren rezerwatu przed jego powstaniem wykorzystywany był przez Niemców w trakcie II wojny światowej jako poligon. W tamtej części centralnej jest pełno lajów po bombach, teraz już niewidocznych wśród roślinności, ale dobrze można to zaobserwować na geoportalu dzięki lidarowi. Niemcy walili tu z artylerii. Ja podczas I wojny światowej, nie pamiętam czy w 14 czy 15 roku, miejsce to, tak jak widać od Dziewiczej Góry po prawej, właściwie tutaj w centrum, aż tam po Czułczyce było polem zmagań rosyjsko-austriacko-niemieckich. Niemcy mieli artylerię rozstawioną tam, gdzie teraz mniej więcej skierowana jest kamera, między innymi na Dziewiczej Górze, i atakowali na północ. Tam ładna polna droga. Nie wiem, czy w kamerze widać owoce, ale są. Niektóre czerwoniutkie się zaczynają robić.